Świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowców. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Wiedźmin 3 Dzikiego. Cóż, kohani, znajdujemy się aktualnie właśnie na Skellige i z tego, co się orientuję, z piękną Yennefer podróżujemy sobie w, jak to powiedzieć, w podziemiach bodajże niejakiego myszowora. Cóż, umarł, król, niech żyje król, taką misję właśnie teraz wykonujemy i powinniśmy tutaj odnaleźć pewną maskę i ta maska właśnie tam się unosi. Jesteśmy na miejscu. O, ciekawa ta maska. Może nawet mówi. Interaktywna. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... A tak? Żaden chyba idiota nie zostawiłby takiej maski bez żadnego nadzoru. Nie sądzicie, że wiem jak ziemi, okej. Myślę, że jednak z większych problemów tutaj w zasadzie z tym nie będzie. Oczywiście może zmienię mój strój, który jest nieco wyjściowy na chwilę obecną i tak średnio by się tutaj pomagał w tejże konfrontacji. Natomiast myślę, że bez większych problemów sobie będziemy mogli go tutaj załatwić. Okej, Żywiołak. Dobrze, jest strasznie, że tak powiem, nie tyle natarczywy, co taki rozjuszany. Rozjuszany to jest trafne określenie na niego. Miota się on tutaj na różne strony i tak dalej. Oj, jednak te obrażenia od ognia w zasadzie nic mu nie robią. Okej. Tak, myślę, że to już będzie twój koniec. Żywiołaku ziemi, pożegnaj się z tym światem. No i tak. Pan Ziemia poszła spać. Geralt, nawet... słyszysz to? Powąchaj, to gaz. Krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzeć. To lepiej wymyślmy. Dobra, natomiast co takiego... O, level wbił, fajnie. Co takiego mogę tutaj wymyśleć? Może Ardem będę mógł, wiecie, rozprzestrzenić jakoś te gazy tutaj w jakąś inną stronę, ale... chyba to jednak nie to, ale czy może jednak za pomocą... Ten szalony druid nas podusi! Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie. No, teleportujesz. No i po problemie. Jakie właśnie plusy bycia z czarodziejkami? A cóż tam, cóż takiego? Nałóż się słychać. Czy goście się już upili? Żygają? Prawie, ale stan mają dobry. To takie zjawiska względem imprez. Efekty specjalne. Nawet się nie zorientowali. Z nic dupy ktoś się już teleportował i kij. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Li. Dziękujemy bardzo za piękne, no tak, słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy. Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja! Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Trochę się takich znajdzie. A pan co? Mamy parę odważnych łbów.
mój syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Ciekawe. Niech wygra z nas najlepszy! Bądź najlepsza! To może być całkiem interesujące tutaj wydarzenie. Coś mi się pierdoli lewa słuchawka! Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Ajcie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Speaker Rock. O, teraz dzieci. Słyszę. Zostawię tak. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Wygląda jak taka platformówka. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? To podobno cecha mądrego człowieka. Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty. I że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie! Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Zbędne przewierzenia tutejszej ludności chyba. Tak jest. Potrzebujemy twojej pomocy. Prawdopodobnie Ciri pojawiła się na Skellige. I spowodowała ten kataklizm na wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. I gdzie Myszowór nie chce nas wpuścić? Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Ard Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie. Ale może jakbyś, droga Yennefer, wcześniej o tym powiedziała, to by się Myszowór tak nie wkurwił po prostu i tyle. No dobra. Okej. Może powinienem porozmawiać z Myszoworem? Ja z nim pogadam. A wy? Ruszajcie szukać Ciri. Jeśli coś jej się stało na Ard Skellig tuż pod moim nosem, nigdy sobie tego nie wybaczę. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Na razie ci to wychodzi. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Ard Skellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar.
ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami nowego portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Dobra. Ciekawa sprawa, może będziemy musieli ubić nawet giganta. Nie ma żadnej klątwy. Ceres postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Ceres nie posłucha ani mnie. Okej. Okay. Zatem proszę, wytłumacz. Wytłumaczę. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Jeśli Hjalmar i Ceres potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Artskellig. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. Okej. To była udana uczta. Do zobaczenia. Dobra, no to wiemy, gdzie już mamy wyruszać. Jak magnezu, aby nabrać odpowiednią energię, jak i również oczywiście medytacja, bo wbiliśmy sobie level upa. Znaczy medytacja jest racja. Bardziej chodzi mi tutaj o wbicie następnych oczywiście tutejszych poziomów. Myślę, że szybki atak na poziomie... Czy jednak transbojowy byłby lepszy? Cóż takiego byście mi polecili? Ciężki wybór ogólnie rzecz ujmując. Okej, okay, Arda mamy na trójce. Queen'a ani Axie jakoś specjalnie nie potrzebuje mocniejszego. Bardziej bym właśnie zapakował... w coś takiego. O, mogę tutaj coś jeszcze dowalić. Pięć do mocy znaków. Okej, okay. no dobra, no na razie... I tak tutaj nic więcej nie będziemy mieli. Siła ataku plus 50 żywotność. Okej, okay, dobra, w porządeczku. No to tutaj mamy. A kij! Dowalimy w takim razie, moi drodzy, do precyzyjnego, szybkiego cięcia. Chociaż nie, najpierw transbojowy. Co jest? Transbojowy powinien być na maksa. Tak jest. No i ja chcę ulepszyć tą umiejętność. Dokładnie tak. Okej, okay, super. Mamy 18 poziom i w zasadzie połowę doświadczenia już do następnego, więc całkiem nieźle. Mogę stąd skoczyć? O kurwa, myślałem, że będzie niewidzialna ściana. Nie no, ja się tak to nie bawię. Kochani, wczytuję ostatni zapis i mam nadzieję, że się zrobił jakiś autosave po tym, bo ja nie robiłem. Jak mnie cofnie gdzieś tam w cholerę wcześniej, to się normalnie zdenerwuje, bo to tak nie może być. Każdy gracz by stamtąd skoczył. No może każdy, tylko ja jestem taki szalony i... wariat. Dobra. Wczytuj się, Wiedźminie, wczytuj się. Magnezu zawsze jest dobry. A co to mi tutaj, jakaś miksturka? A, bo tam na dole było. Dobra. Nie ma źle. Ale punkt doświadczenia to i tak se muszę dodać. Nie dodało. Jeszcze raz. Co jest to? Cholery, chcę wydać punkt. Ulepsz umiejętność. Dziwne. Nieważne. Najważniejsze to, że już to mamy z głową. Z głowy. Nie tak, że z głową. Dobra, płotka się nam teraz przyda.
przygód szukasz? Do nieco szybszej podróży, bo kawałek mamy jednak do przejechania. Okej, okay, gdzie my to w ogóle... o kurwa, ale daleko. Mamy kawał drogi stąd, wiecie co, może warcałoby się zająć jakimś takim przy nieco bliższym questem w takim razie. Jakie może być, może mamy tutaj właśnie do wykonania. No, zadanie poboczne to tutaj trochę tego jeszcze jest. O. Dobra. Odpocznij. A cholera, daleko, daleko, oj, daleko, 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 za daleko na takiego questa, nie, 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 nie. A tu? O Jezus, jeszcze dalej. O, coś mi się zdaje, że będziemy musieli tutaj lecieć główną linią. Tu jest. To jest blisko. Nie, to to jedziemy tam. Jest bardzo blisko, więc jak najbardziej. Chociaż zaczerpnąć jakieś informacji czy coś. Chociaż zdecydowanie szybciej. Strasznie przeklinają tutaj sinistry. Zdecydowanie szybciej będzie jednak chyba, jeżeli pójdę, że tak powiem, z buta, aniżeli będę próbować jeździć konno w tych rejonach. No dobra, trochę daleko jest ten zamek, szczerze mówiąc, wypróbowany w tym całym mieście. Znaczy, wiadomo, ze względu na fortyfikacje, to wszystko tutaj fajnie gra, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, o mieszczanie się tutaj, to to jest masakracja. Pomyślcie sobie, że zapomnieliście jakieś rzeczy teraz z dołu i musicie się tam cofać. No, w sumie, jeżeli ktoś miał problem z nadwagą, to nawet by mu to wyszło na zdrowie. O cholera jasna. Aha, czekajcie, bo to jest chyba na dole, bo to taką robi serpentynę jedną i drugą. I można właśnie przez to przejść później na dół. Jak się nie mylę. Tak, musi się tam dać zejść jakoś na dół tu. Okej. Zaraz, ja coś się przypatrzę na mapę może lepiej. No nie no, wszystko się zgadza, no muszę tylko dojść tu, a później już tam, tak? Chociaż... Nie no, nie mogę i tak wykonać teraz szybkiej podróży. No dobrze. O kurwa, Geralt! Coś tu zrobił. Geralt, uważaj! Nie! On mi się zabije. Nie zabij się. Ha, 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 ha. Co się nazywa fart? Patrzcie, ile mu hapsa zostało. Dobra, kimnij się na godzinkę, także jest miał HP zregenerowane. Ekstra. I panie Geralcie, możemy już teraz... przeskoczymy se po tych drewnach tu. Z kutnikiem se później może pogadamy. Ale to w ramach innych relacji. Ej, ty nie pływaj mi tu, bo zamarzniesz zaraz. Panie Geralcie. Tylko zaraz, my tutaj musimy znaleźć jakieś normalne przejście, bo to tak być nie może. No, normalne przejście, czyli w stylu Geralta, przez krzoki i tak dalej. Okej. Możemy zaraz porozmawiać w karczmie. I się dowiemy czegoś interesującego odnośnie questów paru. Świnka się pali. Czego chcesz? Szukam ludzi z Ludwik. Nie żyją. Tak? Słyszałem, że wielu ocalało. Właśnie. Uparty jakiś. Co chcesz wiedzieć? Byłeś tam, kiedy zaatakował gigant. No byłem. Miałem ochraniać Jarla, ale zawiodłem go. Nie wierzyłem w to, co kapłanki mówiły. Że kara na nas spadnie. Że niby żelazo ziemi wybieramy, przekuwamy na pancerze, a potem ludzie w nich śmierć niosą. Że Freja nas ukaże. Może i prawdę mówiły. Opowiedz mi o śmierci Jarla Unvik. Jarl Harald Psiagęba. Cała jego drużyna padła tamtej nocy. Wilmar, Wilfred, Wilhelm. Dobry serek. Jak tam dobiegłem, już było po wszystkim. Wilmara zobaczyłem, jak nim gigant rzucił skałę. Tuż obok mnie upadł, wszystkie kości połamane. Trzęsło nim jak łososiem na piasku. Harald już wtedy nie żył?
dżin. Walczył jak niedźwiedź. Ciął, uchylał się, wrzeszczał, znowu ciął, ale to go nie uratowało. Okej. Jak udało ci się przeżyć? Najpierw usłyszałem, jak gigant coś warczy do tych swoich latających syren. Rozkazywał im, wyobrażasz sobie? Człowiek w nerwach widzi różne rzeczy. Wiem, com widział. Rzuciłem się na pomoc Jarlowi, ale i mnie jedna porwała w szpon. Chciała mnie chyba zabrać do gniazda. Zjeść pewnie. Wyrwałem się jej. Ale jak grzmotnąłem o ziemię z wysoka, to nie mogłem potem wstać. Ostatnie, co widziałem, to jak chmara syren opada Jarla. Krzyczał jeszcze. Pewnie próbował walczyć, ale potem nagle zamilkł. Ci, co prowadzili kobiety i dzieci do łodzi, zabrali mnie nieprzytomnego za sobą i wywieźli na Art Skellig. Okej. Wszystko wiemy. Czas na mnie. Dzięki za informację, ziomuś. Bywaj. My dzięki temu otrzymaliśmy parę ciekawych informacji, które może się nam jednak przydadzą przy tym questie. Że żeby się tam dostać, to je w chuj daleko. I tam tak szybko to na pewno nie uda się nam. No, to aż tutaj ja pierdzielę. Chociaż... Wiecie co? Jest ten plus, że tutaj jest szybka podróż, więc z punktu A do punktu B to nie będzie daleka nawet. Jakaś trasa, wystarczy wsiąść na statek i można popłynąć, a patrzcie, mamy tutaj aż trzy wyspy, no nawet i czwartą wyspę. Bo świat jest naprawdę całkiem spory w tym, tak powiem, już rozdziale tutaj. Kurwa, to jest w cholerę dupne. Okej, no ale trzeba będzie ogarnąć jakoś ten świat. Oczywiście później jeszcze będziemy powracali na inne i tak dalej. Natomiast ja jednak pójdę sobie teraz do tablicy ogłoszeń. Podgarniam wszystkie questy. I zobaczę, co się takiego w ogóle dzieje tutaj w tym mieście. No tak, na razie tutaj smutnawo mają dość. Nie powiedziałbym, że to jest jakaś wesoła miejscowość, czy też radosna. Nic z tych rzeczy. Dobra, co my tym mamy? Latarnik nie powrócił z ostatniej wyprawy. Okej, wojownicy, okej. Ze zbrojowni ruda skradziono mi... Okej. Jesteś silny jak lew... Tak. Okej. Przyjmuję uczniów do kolei... Tak, jest. Zagramy gwinta. Jesteś żądny chwały i pieniędzy. Tak, mam ostry miecz. Mogę wszystko robić. Okej. W sercu lasu. Mam już jakiś ciekawy quest. Najchętniej to bym go rozpoczął teraz. Bo jest całkiem on niedaleko. No i myślę, że będzie można go w zasadzie wykonać, ale to już zobaczycie, kochani, w następnym odcinku, bo ja teraz muszę uciekać na kolejną misję. Mam nadzieję, że ci się wam spodobało. Jeżeli tak, proszę was, zostawcie łapkę w górę do motywacji, skomentujcie ten materiał oraz również, jeżeli nie macie na bieżąco informacji odnośnie tego materiału, to kopnijcie mi suba, a ja teraz uciekam już na kolejną misję. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!